swojego pragnienie zbliżenia się do osób słabych. Każda z tych osób coś według niego reprezentowała, była no, jakimś znakiem. Ale on, zatrzymując ich twarze, proszę zwrócić uwagę na te kolory, właśnie na te silne, takie ostre, płaskie, to jest tylko powierzchnia. Powierzchnia, maska, za którą ta postać może być ukryta. Wybiera to jedno zdjęcie. I tutaj jeszcze jeden element dotyczący tej własnoręcznej twórczości artysty. Mamy zdjęcie, które jest podstawą dzieła sztuki, no ale to nic nowego. Od momentu wynalezienia, jak w połowie XIX wieku, wszyscy artyści malowali ze zdjęć. Tylko to im służyło jako, jako element pomocniczy w pracy. Czyli mamy zdjęcie, które później przenosimy na sitodruk a wcześniej przygotowujemy sobie pod obrazie. Malujemy, domalowujemy często to, czego nie ma, prawda? Domalowujemy usta, domalowujemy cienie, kolor włosów. Andy Warhol zapytany, dlaczego robi Mary, czy ona jest jakoś wyjątkowa, dlaczego ją wybrał, bo ona była tą pierwszą z gwiazd, które zaczął uwieczniać, tą pierwszą serię portretów. Powiedział, że jest po prostu piękna, a on kocha piękno, ale co kocha? Piękne kolory. Więc te kolory chcę pokazać. Tutaj powiedział, żeby się nie doszukiwać jakichś podtekstów seksualnych. To nie chodziło, że ona była symbolem seksu, ona czy Stylor. To jakby chodzi o tą powierzchnię, piękną estetykę. Ale też wszystkie stwierdzenia Andy Warhola należy dać w cudzysłowie. On tworzył siebie, swoje wypowiedzi, to jak chciał być postrzegany. Więc te kolory, ta płaskość, sitodruk, fotografia, później w tych wizerunkach jeszcze dodawał kreskę. Czyli w momencie, kiedy obraz już był, wydawałoby się, że skończony, dodawał kreskę, domalowując jakieś elementy. To w późniejszych portretach lat 70. będziemy to widzieć. No właśnie, Andy był pop, pop to był Andy. To określenie sztuka pop, pop art, sztuka popularna. Sztuka może być popularna. Wydawałoby się, że to, co zaproponował Andy Warhol, to jest sztuka dla mas. Ale tak naprawdę to jest sztuka bardzo elitarna, bardzo intelektualna. No, publiczność woli naprawdę nagą Wenus czy jakiś pejzaż, niż wizerunek krzesła elektrycznego, o którym za chwilę.